Siemanko, z tej strony Pietrasek, a to odcinek z nowej serii z gierki pod tytułem Forever Skies. Gierka wyszła wczoraj bodajże, ja ją śledziłem tam na Steamie od dłuższego czasu. Ponoć jest to takie połączenie Subnautyki z raftem, tyle że w chmurach. I takie ogłoszenie, że sorry, dzisiaj jest taki odcineczek bez kamerki, ponieważ tam osoby, które tam ze mną rozmawiają, wiedzą, że ja nagrywam w dwóch osobnych miejscach. A z racji, że ta gierka wyszła tak, powiedzmy, w piątek, ja tego nie planowałem, w czwartek, nie byłem przygotowany, no to muszę to nagrać jakby z miejsca, gdzie te moje studio nie jest takie dopracowane, także... Sorry bardzo. No i też te odcineczki będą wpadać tak gdzieś między odcinkami z Seven Days i Satisfactory, więc będę je tak gdzieś wplatał między te serie, które lecą na kanale normalnie. Dobra, ale do rzeczy. Gierka wygląda tak. Wejdźmy najpierw w ustawienia. Ja tu troszkę rzeczy patrzyłem. I tak, ja sobie zmieniłem ustawienia takie na 2K. Chociaż tutaj twórcy piszą, że gra jeszcze nie jest zoptymalizowana do wysokich rozdzielczości. Ale szczerze, zobaczymy, jak to będzie działać. Tutaj sobie zmniejszę limit, bo ja i tak nagrywam w 60 klatkach bez sensu, żeby mi te klatki leciały na nie wiadomo jakie wartości. Tu sobie ustawiłem takie skalowanie i na równowagę. Zobaczymy, jak to będzie działać, ja to tak na razie na oko zrobiłem. Tu miałem wszystko tak ustawione na epickie domyślnie, więc tutaj nic nie zmieniałem. Wziąłem sobie tylko troszkę ciszej dźwięk. No i co? Autozapis jest włączony, liczba autozapisów, ok. Częstotliwość autozapisu w minutach. Nie, to ja chcę troszkę częściej, co 15 minut. Dobra, sterowanie, nie wiem, na razie zostawimy. No i tak to wygląda. Ruszamy z giereczką. A, jeszcze tak, wybierz miejsce zapisu. No to wybierz. Trudność, łatwy. Wskaźnik żywności i nawodnienia spadają o wiele wolniej. Wskaźnik żywności i nawodnienia spadają w normalnym tempie. Po śmierci 20% podstawowych zasobów zostaje utraconych. Trudny. Wskaźnik żywności i nawodnienia spadają w przyspieszonym tempie. Dobra, nieodwracalna śmierć. Dobra, na normalnym. Zazwyczaj jest tak, że poziom normalny to jest taki... Da się grać bez jakichś większych komplikacji. Dobra. Co my tu mamy? There will be no other end of the world. Proszę, jakie cytaty. Czesław Miłosz. No, wygląda tajemniczo. Aha. Pewnie my z nieba skaczemy. Na dynkę. No dobra, jesteśmy. Jak to wygląda? Ukończona procedura lądowania awaryjnego. O, bardzo awaryjnego. Dobra, czy mnie jakoś nie przycina? Czy ja mogę włączyć w tej grze klatki? Dobra, to coś se tutaj nakombinowałem. No dobra, na razie zobaczmy. Jakoś tak bardzo nie przycina, ale mam wrażenie, że... Jakoś super płynnie nie chodzi. Okej, o co my tu mamy? Plecak, butla tlenowa. To jest moja chyba butla, tak? Apteczka, podnieś apteczkę, zjedz apteczkę. Dobra, na razie podnieś, nie zjadaj jej. Przeczytaj. Czytamy. Sagittarius 2 milcza przez całe miesiące. Nagle wysłali jeden sygnał i znów zapadła cisza. Nikt z nas nie wie, co tam na ciebie czeka, ale jeśli jest jakaś szansa, że odkryj tego wirusa, to może uda nam się przetrwać. No dobra, takie coś. Przedmioty, resztki, apteczka. Przywraca część utraconego zdrowia. Okej, dokumentacja. A, to się tak po prostu rozwija i tyle. Ekwipunek, lista zadań, schematy, baza danych. No to jest ta baza danych. No dobra, a jak to się chce zjeść, to co? Użyj. No nie wiem, użyłem. Odblokuj wyjście awaryjne. Wow! Mhm.
No, powiem wam, że wygląda spoko na razie to wszystko. Nie wiem, ile mam klatek. Mówię, mam wrażenie, że troszkę mnie chyba rwie. Aha, uzyskaj więcej szczegółów. Niskie parametry zrycia. Źródło zlokalizuj źródło transmisji. Przedniak prezentował sygnał SOS. Okej. Okay. Kusi, żeby skoczyć na dynkę i sprawdzić, co się będzie działo, ale dobra. Później, później. Podnieść części maszyny, części maszyny. To mogę coś bardziej dotknąć. Okej. Okay. O, tutaj bym jeszcze zgubił. Dobra, lecimy na górę. Dobra, słuchajcie, musiałem trochę pobawić się ustawieniami. Faktycznie tych klatek miałem ledwo 30. I powiem wam tak, tu ustawiłem na średnie i pobawiłem się tym skalowaniem. U mnie, nie mówię, że tak u wszystkich będzie, ale u mnie te ustawienia jakby dają no taki uśredniony efekt między klatkami a jakością. Bo zauważyłem tak, tu zmniejszyłem do 1080p i powiem wam szczerze, że nie widziałem różnicy w klatkarzu. Ten klatkarz ledwo mi się ruszył do góry. Więc jakby nie odczułem żadnej różnicy zmieniając rozdzielczość. Tutaj między tymi skalowaniami, tu są te dwa tryby. Ten i ten FSR. On potrafi naprawdę zmienić grę, można zmienić na ultra wydajność, ale gra według mnie wygląda wtedy paskudnie. I naprawdę ten FSR robi robotę, podnosi mi klatki o 30, o 20 klatek, więc naprawdę robi robotę. Tutaj dałem na równowagę, bo na tych ultra wydajność paskudnie gra naprawdę wygląda. No i tu dałem na średnią. No wielkiej różnicy nie ma, aczkolwiek faktycznie gra jest jeszcze troszkę niezoptymalizowana i to widać. No i w tej chwili to wygląda tak, mam prawie 60 klatek, tam ze skokami do 50 czasami, momentami, więc na razie jest ok. Dobra, lecimy z grą, bo nie traćmy czasu. Użyj komputera. Aha, wymaga bateria półprzewodnikowa. No i gdzie ja takie coś znajdę? Nie wiem, dobra, lecimy dalej. No skoczyłby, sprawdziłby, no. Co tam jest? Tu mogę coś... O, szafeczka. O, dawaj części. No, gra wygląda, powiem wam, na razie ładnie. Aczkolwiek niepowalająco. Ale wygląda na razie elegancko. Dobra. A, tu jest jeszcze coś. Tu mamy coś do czytania. Co mamy? Wszystko szlak trafił. Wszystko zaczęło się chrzani, gdy znaleźliśmy tego cholernego wirusa. Choroba dopada nas wszystkich, sprzęt się psuje, a do tego jeszcze cała ta sytuacja z Noa. Nóż wywaliło zasilanie, drzwi są zablokowane. Na wieży obserwacyjnej powinna być jeszcze jakaś pasująca bateria. Dobrze wiedzieć. Wiedza. Parametry zdrowia. Okrąg odporności, pasek zmęczenia. Określa jak intensywnie wpływają na ciebie wirusy. Wartość zależy od innych parametrów zdrowia. Okej, okay. Ona się podczas snu. Aha, czy trzeba będzie w kimono pójść. Pasek zdrowia, pasek głodu i pragnienia. No to standardowo w takich survivalach. Części rozebranej małej maszyny. Okej, okay. Resztki. Apteczka. To mamy stara puszkowana woda. Dobra, no faktycznie, trochę jestem głodny i pić się chce. Użyjmy tego. Okej, okay, troszkę to coś nam dało. Głodność spada. Dobra, dobra. Do you remember the forests? No ja to trochę remember, no jakby nie, no to trochę przykro. Idziemy na górę. Wszystko wziąłem, co nie? No, dobra. No to góra. O, podnieś melon. O, siema bombel. No, suszek trochę taki z niego. Troszkę go wysuszyło. Taczka. O, jeszcze tu jest melonik, okej. Okay. O, jest, patrzcie. Podnieś bateria półprzewodnikowa. No, bieri. Gdzie? Tu? Czy może tu? A, to tu byłem. A dobra, bo jak tu muszę zejść? Komputer! O, wiadomość radiową. Niedoręczona wiadomość.
zasoby techniczne, bateria półprzewodnikowa. No, potrzebne, dobra, części maszyn. O, mielony. Mielonego mamy. Melon słoneczny. Żywność, woda, zdrowie. Wirus fotofobii. Aha, świeży owoc, niewartość kolorowy, zebrany z krzewu. Szybko się psuje. Aha, to tu jeszcze rzeczy mogą się psuć? Lista zadań. Zaspokój głód. Znajdź sposób na opuszczenie lokacji. Dobra. Zjedzmy. O! Wirus fotofobia. Co to mi robi? Patrzenie bezpośrednio na słońce powoduje zaburzenia widzenia, urazy. Środki lecytyna. Zwalcza wirusa, aby wypełnić się metod leczenia. Zwalcz wirusa. Aha. Jeszcze coś? A, zwalcz... Znajdź lekarstwo. Znajdź sposób na opuszczenie lokacji. Okej. Okay. Dobra. Tu? Tu? Tu. I gdzie jeszcze? I tu. Nie no, to ja tu by... A. Dobra. Otwórz mnie. Sprzęcior. O, apteczka. O, kolejny bąbel. Cześć. Nie mogę ich rzeczy założyć? Wow. Ten to miał chyba większą schizę. To on tu drzewem chciał latać? Dzieci? Z drzewa robić? Dziwne. O, racja żywnościowa, puszeczka. Coś tu jest. Oho, dobra, czytamy. Szaleństwo Noa. Wszystko przez ten przeklęty pył. Noa słyszał głosy. Mamrotał coś o tym, że przyroda przetrwa wszystko, nawet upadek świata. Mówił, że wie, co zrobić, żebyśmy znowu mogli wrócić na ziemię. Chciał, żebyśmy mu pomogli, żebyśmy robili to, co mówią głosy w jego głowie. Porypaniec. No, myśl go w coś dla jego własnego dobra. Ale ten drań... Przmycił? Przmycił coś, do celi ekstrakt... Przmycił do celi ekstraktor i uciekł, kiedy wszyscy spali. No to jak przmycił, to ciężka sprawa faktycznie. Stara racja żywnościowa. Nie psuje się, dobrze. Okidoki. Wszystko tu przeczytane? Tak. No to co, no to lecimy dalej. I... Na górę. Części maszyny. Wow, wow, wow. A, patrz. O kurde. Efekt choroby. O, wow. Patrzenie na słońce. A gdzie jest słońce? A tam. O, wow. Faktycznie. Nie bij. Wirus fotofobii. Znajdź lekarstwo. No dobra. Membrana. Zwykły wabik na owady. Przeczytaj. Technologia, paliwo, membrana skraplacza. Synergia membrana wykorzystana w kanałach wody. Aha, będziemy mieli piciu. Wabik montowany w łapaczu owad przyciąga zwykły zdobycz w pyle. Dobrze. Dobrze, dobrze. Co my tu jeszcze mamy? O! Jakiś sprzęcior. Podnieś, podnieś, podnieś. Apteczka. A poczekajcie chwilę. Nie przesunę te. Dobra, nieważne. Jak się na to wchodzi? Hop, hop, hop. Co tu jest? A, ja nie mam butelki. Ej, a skąd wziąć butelkę? Napij się. No pić to nie będę chyba, co? A napijmy się. Trzeba sprawdzić. Aha. Szczerz wody u niego na ścianie sterowca. No dobra. Co tu jeszcze jest ciekawego? A, dobra. O. O. Czekaj. Ja ślepy nie zauważyłem. Daj ta jeszcze wody. Pełna. Okej. To teraz gdzie? Tutaj. Podnieś fabrykator. O. Umieć fabrykator na sterowcu. No dobra, to dawaj. Tutaj? Wybierz miejsce. Obróć. No dobra. Opa. Ile rzeczy. No dobra. Otwórz, zamknij. Dodaj membrana.
Pojemnik na wabik. Aha, a mogę złamać system już? Tak od razu? Nie. No dobra. Obniż wabik. O. Dobra, przejmij stery. No ale ja nie wiem, czy ja tutaj mogę przejmować stery. Podnieś transformator. Przeczytaj. Urządzenie sterowca, fabrykator, produkuje podstawowe narzędzia i urządzenia, przetwarzając surowce i komponenty, niezbędne w posiadaniu każdego sterowca. Mhm. Co mi się tam dzieje? Umieram pewnie. No co? Już, już. A to... Ty patrz, się tamten coś złapał. Unieś wabik. Tomasz. Co on złapał? Zjedz ćma. O kurde, mam ćmę. Co ta ćma robi? Zjedz, co się złapało we fotopobie. Serio? To zjedz. O, służby szkodziły od drewna. Ugotuj jedzenie w czystej wodzie na ukończenie, aby sprawdzić po wartość odżywczą. Nabij się brudnej wody. Jak brudnej? To mi skropliło brudną wodę? Trochę lipa. Schematy, baza danych. Jeszcze raz, natura, fauna. Ćma. Żywność, woda jadalne, kładnik odżywczy, lecytyna. Owad żyjący w górnych warstwach pyłu poszukuje tam syntetycznych resztek, którymi się żywi. Ty patrzcie, nadal jest. Dawaj. Jeszcze nie wyruszyłem. O, co to? Sałata. Jak sałata się na wabik złapała? Ktoś mi wytłumaczy? Czy tutaj sałaty to chodzą i żyją i robią same rzeczy? No dobra. Baza danych, bo ja tu jeszcze mam coś do przeczytania. Zasoby techniczne. Transformator. Możliwy do wytworzenia element wykorzystywany do produkowania urządzeń. Brudna woda, dobra, to wiemy. Sałata pyłowa, tak, podobne do sałaty warzywo o rozwartych liściach niesionych przez wiatr. Wytwórz ekstraktor pokładowy, wytwórz oczyszczacz wody, umyj go na ścianie sterowca. No dobra, zaraz wytworzymy. Ekstraktor pokładowy. O. Nie no, podnieś. W sumie mogę ją zjeść. Włącz... Ekstraktor pokładowy, tak? Dawaj go, panie, tutaj. Mały ten stateczek, powiem wam szczerze. Wyodrębnij przeszkodę blokującą wejście do warsztatu. Uuuu. Aha. Patrzcie. To my z tym strzelamy. Materiał syntetyczny. Aha, czyli będziemy pewnie latać sterowcem. I to nam będzie wydobywać wszystkie towary elegancko. Już? Metale, patrz. O, a to co? Materiały syntetyczne, no dobra. Dawaj wszystko. Szkło. Czyli tradycyjnie jak w takich gierkach. Wciul zbierania. To co lubię. Dobra. O, dawaj, materiały. Jest tu coś jeszcze ciekawego? Dobra, puszczajmy to. Towarzystwo, użyj fabrykatora, mogę coś... O, oczyszczasz wody. Pewnie, zrób mi. I umiesz go na ścianie sterowca. A tam się jakoś wychodzi na górę? Czy nie? Później się mogę tu... A, czekaj. To nie jest zamknięte? Myślę, że tu jest szyba? Ale tu chyba jest szyba, co? No, tu jest. Oczyszczacz wody, podnieś. To czekaj, tu mam ten. Tu nie ma ściany. Czekaj, teraz go chyba. O, może tu. Będę miał przy. Dodaj brudną wodę. Nalej brudną wodę do butelki. W toku. Oczyszczanie w toku. Aha, dobra. Co jeszcze możemy zrobić? Jedzonko. Kuchenka elektryczna. No pewnie, dawaj kuchenkę elektryczną. A my w tym czasie polećmy tutaj, zobaczmy co jest. O, kucaj. Części.
Tego się nie podnosi, to się podnosi. A, o proszę. Dwie bateryjki, przeczytaj. Technologia, urządzenia sterowca, ekstraktor pokładowy, to już wiemy. Oczyszczacz wody, to też już wiemy. Podnieść stacja badawcza. O! Kurde, przecież to wszystko takie wielkie. Gdzie mam to stawiać? Tutaj? Ty, może tutaj, co? O. Liczba na ścianie? Może tu? Ty, może tu? Tam by mi weszło, co? Wejdzie mi tam? Kurde, nie. Chyba nie. No może... Dobra. Pokombinujmy. Nalej do butelki, wymaga butelki. Kurde, ja chyba... Ja chcę to wylać. Alt. O! Podoba mi się. Taki szczegół, ale pomyśleli, żeby tak, taką dodać, taki sposób opróżniania. Nabierz czystej wody. Mamy to. Dobra, podnieś mi to teraz. Chcę to przenieść na przykład tu. A to spróbować wcisnąć tu. Wtedy. O! Czekaj, było. Było. O kurde. Trochę lipa. Dobra. Już nie kombinujmy, tu jest jedyne na to miejsce takie eleganckie. Przynajmniej nie wypadniemy tam przez okno. Co on tam mi mówił? Że pić mi się chce. No to użyj. Raz, dwa. Zjedzmy sałatę. Patrzcie. No jedne żarty, opity. Gotowane jedzenie jest lepsze. A, bo kurde, zrobiłem sobie kuchenkę. Może bym coś z tego nawet ugotował. To zeżarłem wszystko. Jak prostak. Coś tu macie dla mnie jeszcze ciekawego? A to powiadomienie to mi nie zniknie ze środka? O! Użyj kuchenki. A co ja tam mogę włożyć? Wody nie... Miejsce na wodę? A w jakim celu? Gotowania czy zjedzenia? O! Aha! Dobra, zagotuj. Zobaczmy, co z tego będzie. Zrób mi wabik jeszcze. Włóż baterię do stacji badawczej. No to włóż. Tu mamy to. Otwórz pojemnik na wabik. Dawaj, pewnie. Obniż wabik. Długo to tam? Ja dobrą stroną postawiłem? Chyba nie ma znaczenia. Wymaga brudnej wody. No to... Aha. Butelki bym potrzebował. Nie mogę zrobić sobie butelki na przykład? O, łóżko! Pewnie, dawaj. Nie wiem, gdzie ja je postawię. Chyba tu na zewnątrz. A, dobra, mówię, co się dzieje? To ten mi się złapał. Robal. Podnieść ma. I taki wabik chyba na 3 razy starcza, tak? Podnieść gotowany melon słoneczny. Żywność, woda, zdrowie. O! Nie głupie. Ty i co? Aha. To łóżko jest takie tyci-tyci. Ty co? Tu je postawię. O. Mogę podejść, tu mogę, dobrze. Co jest? Unieść wabik? Dawaj. I podnieść sałata. Mogę coś teraz ugotować, a teraz to ugotujemy. Dobra, chyba trzeba... A, zbadaj skaner. O, proszę. Łata naprawcza, pusta butelka. Materiały synt... Aha! Tak to działa. To ja muszę coś chyba jeszcze tutaj połapać, wiecie? Żeby mieć materiały z tego. Co dalej? Patrzcie. Cały budynek wciągnę.
Ale jaja. To ja tak mogę? Takie całe budynki porozwalać? Czy ja wciągam statek? Bo ja jakbym statek wciągnął. Dobra, bo grę zepsuję i będzie. Gotowana ćma pyłowa. A ona jak wygląda? Do żywności. Dużo żywności. Dobra, użyj kuchenki, teraz sałatę. Mi ugotuj, zobaczymy co najlepsze. Pusta butelka. Części maszyn. Aha, ja mogę metal z tego tworzyć. To zrób trochę metal. Łata naprawcza. Badaj. Fajna, fajna gierka. Powiem wam, że na razie mnie elegancko wciąga. Co jest? A, tutaj. Teraz skaner. Muszę mieć metale. No to o. Dobrze, zacząłem akurat robić metal. A powiedz, co ja zrobiłem? Ja zrobiłem części maszyn zamiast O Jezu! Ja myślałem, że z maszyn zrobię część metal, a nie na odwrót. Fuck. No to żebym se zrobił, pięknie. Dobra, czekajcie, bo ja muszę nazbierać w takim razie metalu. Czyżbym ja właśnie skrzanił grę, bo metal zamiast zrobić tamto, to zrobiłem części maszyn. Mieć fabrykator. Zbadaj skaner. Ty, popsułem grę chyba. Jakbym chciał teraz metal zrobić, to co mam zrobić? Może muszę stąd polecieć, co? Sałata. O, dobre jedzonko. No to nie wiem, lećmy stąd? A, czekajcie, lista zadań. Zbadaj skaner, no. Brak silników. Poczekajcie. Tam widzę, że latają chyba części jakieś metalowe. Dobra. Chłop ledwo grę zaczął i popsuł. Dobra. Skaner. Dawaj. To bym zrobił. Niespodziankę. Dawaj, nie przestawaj. Tutaj. A, babik. A, może go nie obniżyłem. Tego nie zrobię. Użyj fabrykatora. Łatan to nie mogę. Ale dobra, dawaj skaner. Jedziesz ze skanerem. A my w tym czasie troszkę. O, szybko poszło. Powiem wam szczerze. Gdzie to? Aha. Skanuj. Co mi to skanowanie daje? Unieś, babik, unieś. No. Gotuj sałatę. Sprawdź menu badań. A gdzie jest menu badań? Tu? Ładowarka do narzędzi. Baza danych. Technologia, narzędzia, skaner. Niezwykłe bazy danych próbuje stać nowe badania, dzięki którym możliwe będzie odblokowanie nowych schematów do fabrykatora. Dobra. Okej. Pojemnik na brudną wodę. Gotowanie, ćma. To wszystko, co porobiliśmy, okej. Sprawdź menu badań. Gdzie jest menu badań? Tu? O co chodzi? Analiza, skaner, dobra. Ładowarka do narzędzi. O. Przeskanuj zbitkę z syntetyków unosząc się w powietrzu, dobra. Czyli co, że to?
To jest zbitka syntetyków? Zbitka metalu, aha. To jest zbitka syntetyków. Silnik, nowe badanie. Silnik paliwo, mała skrzynka, skrawacz wody i membrana. O, proszę. O, to badaj. Jąbel. A my nie wiem, coś poskanujmy. Co to mogę zeskanować? Nic? Nowy schemat. Paliwo wymaga fabrykator. Dobra. No zrób mi to paliwo jedno w międzyczasie. Skrawacz wody i membrana. Metal i syntetyki. Dobra. Zaraz trochę połapię. Tego siuwaksu. Pięknie. 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 Tam to mogę? A, szkoda. Dobra, jest metal. Jeszcze metalu by dali. Dziękuję. Teraz co? Skraplacz na wodę. Raz. Dokończ robienie. Użyj fabra silnik. Metalu więcej musimy. Dobra. Dawaj metalu. Ale metal mi tu nie lata. Tam to bym chciał. Czekajcie, przeniesiemy sobie to. Elegancko tutaj. A ci tu metalu dookoła. No, jedziesz. Zawalimy jakiś budynek, co? O, to może walnąć. A nie, jeszcze nie walło. Tam coś jest. Ja chcę tam, nie chcę ciebie. O. Dobra, mamy ten metalu. Dobra, aha, plastikowe odpady. To ja takich rzeczy nie mam, panie. Wytwórz silnik, no to wytwórz. Zaraz może byśmy pojechali gdzieś. Czy pojechali, chyba bardziej w sumie to pofrunęli, ale... Ale tak. Wiecie, o co chodzi. O, metal. Metal. Dawaj. Dobrze, metal, metal. Już? Nie. A dobra, bo ja to mogę już chyba wyjąć, tak? Zjemy coś? Woda, żywność, zdrowie. O, to jest dobry melonik. Żywność, zdrowie, żywność. Szkiełko. Coś tu możemy badać jeszcze? Tego nie zrobię, tego nie zrobię. I długo. Kończ pan. Kończ pan mnie to. Podnieś silnik. No to... O kurde. O kurde. Gdzie ja to mogę? Mogę tu? Tak? Czy ja muszę do niego w ogóle... Otwórz... Aha, czekajcie, bo ja go muszę mieć w środku. Czekaj, czekaj. To zrobimy go... Tutaj. Aha. Dobra, otwórz zbiornik paliwa, dawaj. Wyłącz ukłon budowy sterowca. Opuść lokację. Dobra. Zamykaj drzwi. Czekaj, przeczytajmy. Opuść lokację, to tyle? Myślałem, że coś ciekawszego mi powiedzą. Technologie, urządzenia, silnik. Świat, przedmioty, zbitka, system zbitka metali, zasoby techniczne, materiały syntetyczne, metale. No to już wszystko miałem, co ty mi tutaj pierdoły gadasz. Lecimy. Pułap. Jak pułap? A, lecimy. O kurde, patrzcie, lecimy. Aha, shift jest chyba do góry? Metrów nad poziomem morza, czyli rozumiem, że shiftem się unoszę, a kontrol... Tak. Dobra, kontrolem opadam. O kurde, patrzcie, doleć do drzewa pojedynczego, mijającego światło. Aha, czekajcie.
uszkodziłem sterowiec. I co? Mam gdzieś to napisane, jak to się naprawia? No bo jak ja mam tędy lecieć, jak mi to ciągle przez... Nie rozwalaj mnie sterowca. Jadu jeden. Jak to mi ciągle tam... Coś wlatuje! O-o! Dobra. Lecimy. Rura, panie! Tylko, że ta rura to jest tak... Powiem wam... Słaba ta rura. A czy ja mogę zrobić drugi silnik? Mogę, dawaj. Kurde, to my nie będziemy przecież... Jak frajer pompka... Lecieć wolniej niż rower. Jak to mnie tutaj ładuje, drugi silnik. Nie wiem, gdzie go wstawię zaraz. Ciekawe, czy ma znaczenie, czy te silniki stoją faktycznie w stronę, którą się leci. Czy jakbym go wstawił, nie wiem, tyłem do przodu, to też bym mógł lecieć do przodu? Czy to ma znaczenie? Gdzie go stawiam? Kiedyś sprawdzimy. Na razie dobrze byłoby dolecieć. Op, op, op. Ale ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ja nie lecę w ogóle do góry. Trzymam cały też shift, widzicie? O, żeby lecieć w górę, a ja ciągle jestem w tej samej wysokości. Dobra, mamy drugi silnik. Dajmy go gdzieś. Kurna, szkoda, że tu nie wejdzie. Zrobimy inaczej. Zabierz mi to. Tu damy. Aha, nie można umieścić. No dobra, on to niech stoi tu. Nie ma problemu. Silniczek damy. Tu. A, paliwo by jeszcze się przydało, co? No to dawaj. O, paliwko to elegancko, szybciutko się robi. No i co? Zamykaj drzwi. Jak ta prędkość? No, teraz faktycznie. Prawie 30, tak jak powinno być. O, coś widzimy, jest światełko. Rozumiem, że ja tu miałem dolecieć, bo dojść do źródła pojedynczego migałem tego światła. No to dobra. A dobra, powiedzcie mi teraz, jak bezpiecznie wylądować, żeby nie walnąć w nic? On, mam wrażenie, że on się tak trochę jakby sam poziomuje. No i dobra, osiądź. Oła! Aha, czyli że jak? Analysis completed. Detected new objects requiring scanning. Elegancko. Dobra, kochani, na dzisiaj kończymy. Powiem wam, że gierka naprawdę wygląda mega dobrze i mega fajnie się w nią gra. Także dzięki, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki, które myślę, że będą wpadać tak, nie wiem, gdzieś przy wtorku, przy czwartku, może sobota, niedziela. One będą sobie tak luzem wpadać. Także dzięki, na razie, bajo jajo.